projekt taki randkowy. Czyli na przykład wyjeżdżam za... ja bym chciał być w takim Truman Show. Naprawdę? Mnie to przeraża. Ja na przykład jak oglądałam Truman Show, to później miałam no dosłownie schizy, że tak jest. Odmieni, bo teraz lecę do Tajlandii, później lecę na Bali i myślałem też o stream. Czy to prawda, że te teksty piosenek piszesz sobie sam? Do ostatniej piosenki, prawda. Okej. Okay. Również wymyślałem tekst, ale... Widzieliśmy w tym roku twoją walkę z Marcinem, która trwa 18 minut. Ja nie wiem, jak wy to zrobiliście, Ja też nie wiem. Ale ta walka naprawdę przyszła do historii już nawet pod tym kątem, że oboje jakby nakręcali się ten konflikt. I z kim byś chciał zawalczyć? Chciałem z Trombą. A co, z Trombą się nie lubisz? 18 minut a 45 sekund to... No właśnie teraz faktycznie Trąbie nie poszło. I że chciałeś nabić sobie atencji, dając swoją dziewczynę do miniaturki i tytułu parę miesięcy po zerwaniu, a później reagując na fake TikToka z nią. Do miniaturki? Właśnie też nie kojarzę. Pytanie, czy masz kontakt ze swoją byłą, jakiś taki był odcinek? Do TikToka to... Też zakończyłeś już swój spór z agencją Spotlight, skoro wziąłeś udział w ich wydarzeniu, mów. Mów jak jest. Mów. Jak jest. Tak, mów. Czy to prawda, że byłeś kiedyś od czegoś uzależniony, albo od czegoś, od czego teraz czujesz, że jesteś uzależniony? Od papierosów. Papierosów. No, ale nie póki to przestaje, przed, a teraz od 21 października w ogóle, bo stwierdziłem, że nie tylko przed... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, mów!